normalnie poprosiłam niedźwiedzia, żeby się zatrzymał i pokazać wam tą drogę. Wow! Cegły można robić, po prostu taka droga była. Nic teraz nie chcemy tak bardzo, jak tylko wziąć prysznic i po prostu będziemy szczęśliwi. Tak, Tobiaszku, przyjdziesz do mnie? Przyjdziesz? Przyjdziesz? No chodź. No chodź, jaki ty grzeczny jesteś, tak. Naprawdę jest grzeczny w podróży. W takim razie tu zostaniemy, bo już nie mamy siły po prostu nigdzie jechać i nic lepszego szukać i chyba zresztą lepszego nie znajdziemy. Taki o, placyk. Tam minęliśmy parę domów i widzimy, że po prostu gdzieś pomiędzy tymi drzewami co i róż jest jakieś, wiecie, domostwo. Tak więc postaraliśmy się wybrać miejsce tak pomiędzy, nie? Żeby nikomu nie siedzieć na głowie i mamy nadzieję, że nam też nikt nie będzie głowy zawracał, bo naprawdę potrzebujemy odpocząć. Bardzo szybko przekonaliśmy się, że w Afryce nigdy nie jesteś sam i ustronne miejsce tak naprawdę nigdy nie jest ustronne, po prostu tam nie da się schować, ale to nic. Mieliśmy okazję zapoznać się z miejscowymi ludźmi, którzy w tym miejscu byli wyjątkowo uroczy i mimo bariery językowej naprawdę było bardzo sympatycznie. Trochę byli nieśmiali, nie dało się za dużo nagrać, nie chciałam też jakby być za bardzo wścibska, ale po prostu dzieci, które towarzyszyły nam cały dzień, były bombastyczne. No, robimy trochę oswajanie Tobiego. Tak, i oswajanie dzieci, bo dzieci też bardzo się boją psów, a fajnie im też pokazać, że to nie jest nic strasznego, nie? Super. Przyjemnie. Zrobiliśmy dzieciom małą dyskotekę, bo one to wykwimają i ponieważ u nas zawsze leci muzyka i jak była taka skoczniejsza piosenka, to zaczęły tańczyć po prostu, wiecie, spontanicznie zaczęły cicho, Bela, cicho, bo chcę pogadać. Zaczęły tańczyć, ale już robi się ciemno i po prostu zaczęły szturchać te większe, te mniejsze dzieci, że trzeba już iść do domu i poszły do domu. Jedyny minus jest taki, że my po prostu jesteśmy strasznie głodni, bo ja zaczęłam robić jeść, ale no nie śmieliśmy zjeść, bo kurczę, no nie mam tak dużo, no wiecie, jakoś tutaj zrobiłam sałatkę, bo dzisiaj w ogóle nawet tak w sumie bez obiadu, tylko zrobiłam po prostu ogórki z pomidorem i z takim właśnie wiejską śmietaną. Kiełbasę. I kiełbasę! Lecę niedźwiedziowi po kiełbasę, tak więc musimy zjeść, bo po prostu padamy z głodu. Po prawej stronie możemy troszeczkę podejrzeć, jak oni mieszkają. jest ogrodzenie, więc za dużo nie widać, ale możemy zobaczyć takie stożkowe dachy ze słomy i tam mają różne pomieszczenia, bo wszystko jest osobno, nie? Każde pomieszczenie jest osobno, nie tak jak u nas budujemy jeden dom z kilkoma pomieszczeniami, to tak oni tutaj budują po prostu. A którędy my żeśmy wczoraj wjechali? Musisz wyjść zobaczyć, czy pusta tak? Droga, tak? Dobra, no to ja idę na górę. Normalnie poprosiłam niedźwiedzia, żeby się zatrzymał i pokazać wam tą drogę. Znaczy ja wiem, że nagrywam jak my jedziemy, ale to jest też inaczej z zewnątrz i w ogóle wiecie co, no zaczyna nam się podobać. I rozumiemy też, dlaczego nawigacja pokazywała 250 km w 6,5 godziny, bo szybko asfalt się skończył i taką drogę mamy. Dziury są niesamowite, ja chyba nawet spróbuję tutaj wejść i pokażę, że ta droga tu ten lej mi jest tak do połowy uda, no żeby było widać, bo to tak trudno jest pokazać na zdjęciach, więc są takie o, tak, albo wiecie, tak więc w środku jak my jedziemy, to tak się jedzie. No, jak ktoś lubi off-road, bo teraz to takie popularne są wycieczki off-roadowe, prawda? To ja tylko powiem, że wycieczka, godzinę czy dwie, to jest frajda, ale siedzieć cały dzień w samochodzie na takiej bujającej się łodzi, to już tak mało jest wesoło, ale żeby tylko takie problemy w życiu mieć. Samochód ciężarowy, więc zrobimy mu miejsce, bo tutaj jest taki szerszy i kawałek równego placu, ale popatrzcie jaki kurz robi, normalnie okna żeśmy pozamykali. Jen, jak te samochody jadą, to ja nie wiem, czy my ledwo dajemy radę. Ja ledwo jadę, delikatnie. No. O cholera, mam coś połamać. No. I'm not in the rush. Hello. Hello. Oj. Ale normalnie mamy wrażenie, że strasznie fajni ludzie tutaj są, nie? Naprawdę, wszyscy są przyjaźni. Bardzo miła odmiana. fajnie. No pewnie w Conakry to już nie będzie tak sympatycznie, no ale przynajmniej tutaj na wsiach, nie? Jest bombastycznie. No, super! Beautiful! No, better than Lidl! No, bardzo ładne, no. Bardzo fajne bagieteczki. Tutaj są takie sklepiki w tych domkach, w tych, no nie wiem, budynkach. Tak więc kupiliśmy bagietkę. Niedźwiedź kupił sobie papieroski i możemy jechać. Za 3 paczki dałem $20. Wow, ty, no to możemy tu posiedzieć. No. A za bagietki dałem 6. Za bagietki 6,000 i to drogo chyba. Nie, 6,000 to 70 cents. 70 centów. Tak, bo za dolara dostałem 8,400. Dobra, no, no to kurczę, to możemy tu trochę posiedzieć. Kupuję land w Gwinei. No. I tu jest mój kawałek podłogi. Jak się zbudujesz, to będziesz miał kawałek podłogi. Najważniejsze, że wreszcie żeśmy dojechali gdzieś, gdzie nas nie chcą oskubać tylko dlatego, że jesteśmy biali i no w ogóle nie ma problemu. Ja już od razu powiem wam, że czuję się dużo bezpieczniej, nie boję się wyciągnąć telefon, coś tam nagrywać, tak więc no widać, ci ludzie po prostu tak mają wyrąbane, nie? Że my tu jesteśmy, tak wiadomo, tam pomachają, się uśmiechną, ale nie, że my tu jesteśmy, żeby ale nas... bez maczety. Bez maczety, tak. Nie machają nam maczetami i po prostu, nie no, luks. Warto było tutaj jednak przyjechać, warto. Na jednym ze straganów kupiliśmy banany i zobaczcie, one są takie małe, takie o wielkości, no, w dłoni się mieszczą. Ale po prostu są niesamowicie dobre, normalnie takie słodkie, naprawdę bardzo aromatyczne i takie lekko kwaskowe, to tak jak jabłko, nie? Jak jest takie fajne, soczyste, jak kwaskowe jabłko, to jest takie dobre i te banany są niesamowite po prostu. Po całym dniu jazdy, 6 godzin żeśmy jechali i przejechaliśmy mniej więcej, tutaj jesteśmy, gdzie jest ta kropka, straszne mam paznokcie, tak wygląda życie w podróży, słuchajcie. Przejechaliśmy, jak widzicie, mniej więcej połowę, bo 108 km nam zostało, więc nawigacja pokazywała 6 godzin. Ale my jechaliśmy, jakby to co nawigacja pokazywała 3 godziny, to my jechaliśmy 6 godzin i naprawdę już nie możemy jechać dalej. Tak więc PAL 6, zostajemy tu zmęczeni, ale szczęśliwi. No, tyle mogę powiedzieć. Wow. Masakra po prostu. Wszystko jesteśmy... Lawasz. W czerwonej farbie po prostu. Lawasz. Cegły można robić po prostu, taka droga była. No, pokażę to koło. Normalnie. Ale nic to. Hardcore w chuj. No nie śmieć. No to może nie wygląda pięknie, ale ze względów praktycznych wybraliśmy to miejsce, które jest po prostu gołe. Jak widzicie, goła ziemia. Znaleźliśmy camping site. No. Free of charge. Camping site, słuchajcie. Goła ziemia, dlatego że wtedy jest bezpiecznie, tak? Nie będzie żadnych, wiecie, węży, nie wiem, jakichś tam innych niebezpiecznych stworzeń, bo wszystko widać. Pieski sobie mogą polatać już tam sobie ganiają. Jesteśmy gdzieś na skraju wioski i słuchajcie, jest kurczę internet! Więc przy odrobinie szczęścia może uda mi się załadować film, bo już chyba z tydzień czasu niczego nie załadowałam, bo po prostu wszędzie nie ma internetu. No. Ale właśnie udało nam się znaleźć to miejsce z internetem i będziemy mogli połączyć się z kilkoma osobami najbliższymi i znajomymi i zadzwonię do mamy, więc super, bo nie dzwoniłam do niej już chyba od tygodnia albo więcej nawet dni, bo nawet tam, gdzie mieliśmy internet, to był za słaby na Skype, a moja mama tylko rozmawia przez Skype, nie umie odebrać wiadomości ani nic, więc po prostu fajnie, bo będę mogła z nią pogadać. I wiecie co, no po prostu można być szczęśliwy, można być. Czasem jest tak, że coś bardzo chcemy, ciśniemy na coś i... Ale to nie jest to, wiecie? To nie chodzi o to. Życie się składa z takich małych radości, nie? Dla nas na przykład teraz szczęście to jest to, że żeśmy... Przecież nawet nie przejechaliśmy tego, co planowaliśmy, ale to nie szkodzi, to nieważne. Ważne, żeby to był dobry dzień, nic złego się nie wydarzyło. Mamy dobre miejsce, nie? Tu sobie będziemy w tym miejscu spać i jak dobrze pójdzie, to weźmiemy prysznic, bo kurczę, nie mogliśmy się tam w poprzednim miejscu wykąpać, bo wieczorem mieliśmy pielgrzymki tam z wioski i do późnego wieczora się zrobiło ciemno, a potem już byliśmy tacy zmęczeni i po prostu żeśmy machnęli ręką, mówimy no to rano, a rano znowu były odwiedziny, więc kurczę, nie dało rady, więc nic teraz nie chcemy tak bardzo, jak tylko wziąć prysznic i po prostu będziemy szczęśliwi. I jestem chyba mistrzem świata normalnie w robieniu rzeczy z niczego. Nie zrobiliśmy zakupów, bo jak jechaliśmy, to po prostu nic nie było, tylko banany i bagietki. Ale w szufladach oczywiście mam zawsze makaron, ryż, takie rzeczy, jakieś puszki. Więc miałam jeszcze trochę marchewki, więc groszek, jak widzicie. I taką puszkę, która tutaj jest, no jak się to u nas nazywa, eggplant. No to takie fioletowe, zawsze mi się zapomni. Tutaj bakłażan, o bakłażan, tutaj damy do środka. Będzie po prostu rewelacja. I do tego rybka z puszki i będzie piękne danie. O, super. I to na pewno będzie smakowało wybornie. Skoro już tu jesteś, subskrybuj kanał. Bonjour, ça va? Bella stay. Tutaj znaleźliśmy takie z pozoru spokojne miejsce, ale okazuje się, że tą ścieżką tutaj to po prostu pielgrzymki. Pielgrzymki idą, bo tam jest rzeka i noszą rzekę po prostu, tam jest wioska i robią pranie tam w rzece i przynoszą wodę po prostu sobie do domów. Tak więc sznurki tutaj dzieci, kobiet po kolei sobie idą i niosą. No i takie małe dzieciaczki, słuchajcie, noszą tą wodę w takich jakby, wiecie, w zależności od wzrostu, mniejszych, większych pojemnikach. No takie są niestety realia życia tutaj. Dzieciaczki się boją. Chodźcie, chodźcie. Nie bójcie się, nie. Tak. No. Ona jest ok, tak? Ona jest ok. Nie ma się co bać. Patrzcie, jakie małe dzieci. Każdy coś niesie. No, tak. Idziesz do domu. Bonjour. No, it's okay. It's okay, you can go. It's okay. No, come on. Niektórzy z nich boją się psów, no tak panicznie, że po prostu widzicie, przystaną i no my musimy pokazać pieskom, żeby szły do domu, bo po prostu boją się przejść ścieżką, nie? Dobra, ale w takim razie my postanowiliśmy wykorzystać sytuację i też pójdziemy zrobić pranie, bo nazbierało nam się trochę. Pogubiłeś! Kurwa, one nie gubią do chuja. No, musisz poćwiczyć. Zapakuj dobrze i jeszcze raz. No. O, zwiąż, widzisz, to nie takie proste. No ja chcę zobaczyć, jak ci to pójdzie. Patrz, no idzie. Tak. No nie, niepotrzebny im. Tutaj właśnie oni mówimy, jakie te kobiety są silne, bo naprawdę niektóre niosły takie wielkie michy lub wiadra po prostu tej wody na głowie. A tak więc byliśmy po prostu pełni podziwu w różnym wieku, ale naprawdę to jest, wiecie, no i na siłownię nie chodzą i nie biorą suplementów i żadnych innych proszków i koktajli nie piją. O, tutaj chłopcy się tam myją, może jak tam podejdziemy bliżej, to już nie będę nagrywać, ale no, wszyscy dbają o higienę, nie można powiedzieć, chodzą czysto ubrani. Bonjour, bonjour, ça va? Niedźwiedź przeszedł taki szybki kurs prania na kamieniu. Tutaj panie pokazały, jak na kamieniu trzeba prać, bo nie prał dobrze. Wszystkie się z niego śmiały. Tobie. Ale szybko stwierdził, że nie chciałby być afrykańską kobietą, bo to naprawdę jest kawał ciężkiej roboty tak naprawdę. No i muszę wam powiedzieć, że dumna jestem z niedźwiedzia i cieszę się, że jestem białą kobietą i mam białego mężczyznę, który robi mi pranie. I jeszcze z jaką gracją wiesza wszystkie ubrania, proszę bardzo. Troszkę, no mówiłam, ale... że będzie, dlatego tą szmatkę trzeba było zostawić jej tam. Nie, to z drugiej strony wsadzę. No tu pod to. Okej, okay, dobrze? Dobrze będzie? Wygodnie? Tak? Wygodnie? To jest mała dziewczynka, której dzisiaj pomogliśmy naprawić bucik, prawda? Nie? Tak? Biedulka. Powiem wam szczerze, że po raz pierwszy dałam dziecku kurczę ciastka. Mówiłam, że nie będę dawać, ale po prostu nie szło jej nie dawać, prawda? No, tak. Biedaczka, naprawdę. Współczuję tym wszystkim ludziom. Powiem wam, że ci ludzie są nie wiem jak to Chciałam wam powiedzieć moje przemyślenia z tamtej wioski, z tych dwóch wiosek właściwie, bo fajnie by było wszystko na bieżąco nagrywać, ale po prostu nie zawsze się da, bo ci ludzie, wiecie, byli po prostu bardzo mili, ale też jest bariera językowa, nie? I jak jest ta bariera językowa, trzeba być takim bardzo czujnym, taki mieć takt, żeby po prostu jakoś ich nie urazić, nie? Żeby dobrze zrozumieli nasze intencje i tak dalej. Tam właśnie na tym drugim miejscu, na którym żeśmy byli, to właśnie gościu powiedział, bo właśnie jak ci ludzie przechodzili tam do tej wody, to potem też szli jacyś mężczyźni, ale tam jeden nawet mówił po francusku, no ale my nie mówimy po francusku, za wiele żeśmy się nagadali. I potem przyszło 3 takich mężczyzn i jeden z nich przyszedł i mówi: mój brat z wami rozmawiał i powiedział, że nie mówicie po francusku, to przyszedłem, bo on mówił po angielsku i nawet całkiem mówił po angielsku fajnie, więc żeśmy mogli tak troszkę z nim porozmawiać. I właśnie on nam tłumaczył, że właśnie dla nich też się nas pytał, kim jesteśmy, co tam robimy i tak dalej, bo oni też się boją. On mówił, że po prostu dla nich to też jest, oni się boją ludzi z zewnątrz, bo no, zdarzają się różne napady, jakieś różne rzeczy. A wprawdzie jakoś nie umiał nam podać jakichś konkretnych przykładów, tak więc może się nic nie działo, może to tylko w ich głowach tak jest, że oni się boją ludzi z zewnątrz, ale jednak to było takie właśnie ciekawe, że nie tylko, że my boimy się tych ludzi, że ktoś nam coś zrobi krzywdę, ale oni też boją się, że ktoś im zrobi krzywdę. No i oczywiście, jak żeśmy wyjaśnili, że mamy dobre intencje, no to już potem było bardzo sympatycznie i w ogóle bardzo mili ludzie, choć różni też ci ludzie, jak to właśnie w życiu bywa. Ja w ogóle uwielbiam obserwować ludzi i właśnie fajnie widać, tak jak tutaj, mimo że nie możemy się komunikować, widać różne ludzkie charaktery. Niektórzy nieśmiali, niektórzy zawstydzeni, niektórzy może nie byli szczęśliwi, że tam jesteśmy na tej drodze, a inni natomiast odwrotnie, zadowoleni i przeszczęśliwi. Te niektóre kobiety były takie fajne, naprawdę tak nas witały, tam się uśmiechały, nieważne, że nie możemy się dogadać, ale po prostu taka sympatia, którą po prostu widać i się czuje. Były też takie osoby, które po prostu przychodziły sobie nas popatrzeć i to nas pooglądać, i to mieliśmy też w poprzedniej wiosce, że ludzie przychodzą i sobie stają, ludzie czy dzieci, i tak stają i patrzą. I tak, wiecie, nie przez chwilę, tylko po prostu, nie wiem, pół godziny, dłużej, wiecie, stoją i patrzą. I po prostu... I to jest takie... takie trochę niezręczne, wiecie, no trudno tego, ani wtedy nie wiadomo, ani, wiesz, na przykład chcę coś już robić, jeść czy coś, ani robić czy nie robić, no nie wiem. W zależności jak tam... co uważam, że w danym momencie jest lepiej, to czasem idę, na przykład robię to jedzenie i właśnie takie zachowywanie się takie naturalne, to jest tak, że oni sobie wtedy szybciej jakby pójdą, a czasem jest odwrotnie, bo są zaciekawieni, co ja tam będę robić, i już wtedy w ogóle nie odchodzą, nie? Dzisiaj właśnie była taka dziewczynka rano, która wyjątkowo długo stała i nie chciała odejść, i potem ona siadała na takim kamieniu tam dalej kawałek, i ja się zaczęłam przyglądać już jej, dlaczego ona tam siedzi, i patrzę, a ona tam rwie sobie sukienkę, nie? To dziwne jakieś takie było, nie? Że sobie rwie tą swoją spódnicę, i później jak się przyjrzałam, tam podeszłam kawałek bliżej do niej, to zobaczyłam, że ona sobie buta naprawia. Słuchajcie, to było jedno z najsmutniejszych rzeczy, jakie w życiu widziałam. I po prostu ona próbowała sobie tego buta naprawić. Potem niedźwiedź wziął, wiecie, tą tetrytkę i tam naprawił jej tego buta, ale ona wcale nie chciała odejść. Ona po prostu, wiecie, jak tobie. Ona jakby mogła, to by z nami została po prostu. Daliśmy jej jeść, daliśmy jej akurat tam bagietkę mieliśmy z serem, i dałam jej ciastka. Ja wiem, że nie powinnam, ale po prostu, wiecie, no nie mogłam już po prostu nie dać jej. Ale ona naprawdę nie chciała odejść, nawet jak my żeśmy odjeżdżali, ona cały czas tam była. To takie bardzo smutne. Zobaczcie, jakie małe dzieci jadą tutaj tym wózkiem z osiołkiem. Więc niestety, jak już kiedyś wspominałam, wiele dzieci nie chodzi do szkoły, tylko po prostu pracuje, nie?